Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do programu Czas dla Wrocławia. Ze mną studia prezydent Wrocławia Jacek Suder. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i wszystkich Wrocławia. Spotkał się pan ostatnio z Rafałem Trzaskowskim. Poparł pan oficjalnie jednego z kandydatów na prezydenta Polski. Tak jest. Poparłem, a to dlatego, że Rafał Trzaskowski jako samorządowiec, jako prezydent miasta stołecznego Warszawy wyznaje te same wartości, które ja wyznaję. Myślę, że większość z nas, a przynajmniej powinniśmy wyznawać te wartości jako wspólnota samorządowa, to znaczy no właśnie samorządność, solidarność, otwartość, tolerancja, państwo prawa, czyli praworządność, prawa różnych mniejszości religijnych, etnicznych i także oczywiście seksualnych. O tym wszystkim mówi Rafał Trzaskowski. Ja takiego prezydenta kraju chciałbym, prezydenta, który łączy, prezydenta, który wyznaje te wartości, ale także prezydenta, który dba o samorząd. A Rafał Trzaskowski wspólnie zresztą z nami o ten samorząd dba od dłuższego czasu. W jaki sposób dba? Bo mówi pan, że popiera pan kogoś, kto dba o samorządowców, ale to są takie hasła wyborcze. Bardzo proszę. Otóż od ponad 2 lat obserwujemy niestety w Polsce bardzo niebezpieczny proces takiej recentralizacji. Tak? Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy władze Prawa i Sprawiedliwości w wielu wymiarach życia przejawiają chęć takiej ponownej centralizacji państwa. I tutaj przykładów mógłbym mnożyć. No ale takim ludzkim językiem, panie prezydencie. Dobrze, tak, no to jest... Ludzie, centralizacja, decentralizacja, jasne. To jest dość trudne dla zwykłego... Zgoda. Na przykład mieliśmy taką sytuację z kuratorami oświaty. Tak? Kuratorowie byli tutaj na poziomie regionalnym, teraz są podporządkowani ministrowi edukacji. Dostajemy coraz więcej zadań jako samorządy do realizacji bez wystarczających środków. Za chwilę jest podwyżka dla nauczycieli. Bardzo jestem ciekawy, czy rząd przeznaczy wystarczającą subwencję na tą podwyżkę. I tak jak mówię, takich przykładów można by mnożyć. Niestety także są pomniejszane dochody samorządów, choćby kwestia zwolnień z podatku PIT dla tych powiedzmy najmłodszych, tak? Ale wiele innych sytuacji, które świadczą o tym, że ten rząd ma jakiś kłopot z lubieniem samorządu. Dziwię się, bo samorząd to nie jest Jacek Suter, Rafał Trzaskowski, tylko samorząd to są wrocławianki i wrocławianie. W związku z tym, skoro ten rząd przejawia tego typu zachowania, a mamy 30-lecie polskiego samorządu, który naprawdę się udał i te miasta, miasteczka, wsie zmieniły się w całej Polsce. Dzięki wspólnej pracy na rzecz tych właśnie społeczności lokalnych. To kiedy podejmuje się próby tego typu recentralizacji i ograniczenia władztwa samorządów, bo mówi się, że tylko i wyłącznie silne państwo, a silne państwo w tym wydaniu Prawa i Sprawiedliwości nie wiem czemu wyklucza silny samorząd, no to we mnie i wielu innych wójtach, burmistrzach i prezydentach coś się budzi. Budzi się sprzeciw, ponieważ nie chcemy w jubileusz 30-lecia polskiego samorządu pozwalać na to, aby ktoś go dewastował. Ale też mówiąc jeszcze o spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim, to chciałam zapytać o ten reżim sanitarny, bo opozycja zarzuca na przykład prezydentowi Dudzie, że jeździ po Polsce i tego reżimu nie przestrzega, a wszyscy widzieliśmy, że na rynku we Wrocławiu też ten reżim nie był przestrzegany. Stał pan 2 metry od Rafała Trzaskowskiego, czy nie? No dobrze, tylko powiedzmy sobie wprost. Na selfie wygląda, jakby to jednak 2 metry nie było. No, zdjęcia mają to do siebie, przynajmniej ja robię zdjęcia, także robię je będąc rzeczywiście blisko kogoś, a niedaleko, ale bo tu chodzi o to, żeby złapać pewien balans. Skoro rząd polski zdecydował się w pewnym momencie i powiedział Polakom, odmrażamy wszystkie właściwie wymiary życia społecznego i gospodarczego, skoro powiedział, robimy wybory 28, no to przepraszam, jak my wszyscy mamy się zachowywać? No to rząd polski wziął tym samym odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje, określając przy tym pewne warunki sanitarne, które są, jedni by powiedzieli bardziej, inni by powiedzieli mniej pozorne. Tak? I teraz oczywiście, że ja cały czas powtarzałem i powtarzam, że trzeba zachowywać wszystkie możliwe względy bezpieczeństwa. Tak? Na tyle, na ile to jest możliwe, trzeba dbać o higienę rąk. Na tyle, na ile to jest
możliwe oczywiście ograniczać pewnie różne kontakty, no ale no na Boga, no nie możemy jakby zrezygnować z tego, aby manifestować swoje poglądy, szczególnie mówię w sytuacji, która tego wymaga. Zresztą jak obserwujemy na wiecach wszystkich środowisk politycznych, obojętnie czy mówimy o urzędującym prezydencie, czy o kandydatach na ten urząd, dokładnie mamy taką samą sytuację, ale tak jak powiedziałem, w momencie, gdy rząd zdecydował się odmrozić te wymiary życia społecznego, wziął tym samym za to odpowiedzialność. A myśli pan, że odmroził właśnie dlatego, żeby zrobić kampanię wyborczą? Nie wiem. Ja jestem generalnie przeciwnikiem teorii spiskowych. Chciałbym wierzyć, że odmroził dlatego, że czuję, że sytuacja taka sanitarno-epidemiologiczna na to pozwala. I skoro tak, no to my wszyscy zaczynamy w miarę normalnie funkcjonować. Tak? No ale tak jak powiedziałem, to politycy, którzy na bieżąco oceniają te wskaźniki zakażeń, o tym decydują. A jeśli chodzi o odmrażanie i o epidemię, to jak wygląda budżet Wrocławia po tych powiedzmy dwóch, trzech właściwie miesiącach epidemii koronawirusa? Bo tu i były zwolnienia, prawda? I pewnie tak. To się troszkę pozmieniało. Dostał budżet mocno, czy wręcz przeciwnie? Za ten pierwszy okres tego powiedzmy takiego srogiego COVID-u zdecydowanie tak. Odnotowaliśmy tutaj dużo mniejsze wpływy z podatku PIT, CIT, PCC, były mniejsze wpływy ze sprzedaży składników majątku i to były mniejsze o kilkadziesiąt milionów. Dzisiaj, jak sobie patrzymy na maj, to na kwiecień maj, to ta sytuacja się nieco zmieniła. No ja to wiążę przede wszystkim z tym właśnie, że pewne płatności, które przedsiębiorcy musieli zapłacić, zostały właśnie w związku często z zamknięciem ich działalności, zostały przesunięte. Bo to podatki, dzisiaj, ale też były zwolnienia z czynszów na przykład. Były zwolnienia z czynszów, no tego nie odrobimy. Tego nie odrobimy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludziom pomóc. Ludziom, którzy są przedsiębiorcy którzy tworzą miejsca pracy. To tym pomogliśmy tutaj na, powiedzmy, żadną rekompensatę niestety liczyć nie możemy. Ale zaczynają wpływać do nas te zaległe właśnie podatki PIT i CIT. Te dwie pozycje mnie najbardziej interesują. Zaległe z zeszłego roku? Nie, zaległe z tych jakby pierwszych miesięcy COVID-u. No i tutaj wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście jest to poniżej zakładanego poziomu, ale ja bym powiedział tak, jeżeli się to utrzyma, jeżeli się nic nie wydarzy w sensie powiedzmy epidemicznym, nic się nie wydarzy tym samym wymiarze gospodarczym, to uważam, że no, będą ubytki, ale nie będą aż tak duże, jak szacowaliśmy, bo przypomnę, że na początku mówiliśmy nawet o kwocie 500 mln zł, że tyle miałby ucierpieć na tej całej covidowskiej operacji budżet miasta. Ja jestem ciągle optymistą, ale nie jest to taki optymizm, który pozwala, powiedzmy, fantazjować z nowymi projektami i inwestycjami. Z całą pewnością musimy jeszcze budżet miasta i tym samym naszą tutaj lokalną gospodarkę poobserwować miesiąc, dwa. Ja myślę, że wtedy będziemy mieli już takie absolutnie miarodajne dane co do kondycji naszego wspólnego przecież budżetu. Skoro mniejszy budżet, to gdzieś pewnie pojawią się cięcia. Na razie nie chciałbym, aby tak było, choć muszę powiedzieć, że w wielu wsiach, małych miastach, dużych miastach, koleżanki, koledzy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci przygotowują się do takich cięć. No ja wiem, że my żyjemy w mieście, które się pięknie od lat rozwija, że nasze apetyty na miasto, na nowe inwestycje, na nowe programy są bardzo duże, no ale ja zawsze mówię, kochani, tak jak w domu, z budżetem domowym musimy się liczyć z tym, że on jest policzalny. Czasami jest wyższy, czasami jest niższy. Może i byśmy chcieli jechać 5 razy w roku na urlop za granicę, ale okej, po pierwsze nam nie pozwala na to jakby czas pracy, a po drugie nas na to nie stać. I tłumaczę, że dokładnie podobną sytuację mamy z budżetem miasta. Także bardzo wszystkich proszę tym samym o pewną cierpliwość i wyrozumiałość. Na razie nie myślimy o jakichś drastycznych cięciach, ale po prostu jak to w dużym gospodarstwie domowym, musimy być na takowe gotowi. Co pójdzie na pierwszy ogień? Co, jeśli chodzi o cięcia budżetowe? Już jakieś plany na to? Nie, nie ma takiego katalogu, nie ma takiego rankingu, tak? Wszystkie sprawy są
szalenie ważne. Dzisiaj dla mnie jest najważniejsze na przykład, żeby nie powstrzymywać inwestycji. Tak? My dzisiaj mamy we Wrocławiu bardzo dużą paczkę inwestycyjną. Tych inwestycji, które się już rozpoczęły, albo które rozstrzygamy, albo gdzie umowy mamy podpisane. To jest prawie 1 000 000 000 zł. Myślę, że wrocławianie to widzą. No ale jakby doszło jednak do tego, że nagle mamy ileś milionów mniej w budżecie, no to jakąś decyzję trzeba podjąć. Dlatego na razie jesteśmy na etapie analizy. Na razie dyrektorzy departamentów dostali taką wytyczną, aby przyglądać się budżetowi. No. Wszyscy zaciskamy pasa teraz. Wszyscy zaciskamy pasa. Jest też tak, że dużo wydarzeń z powodu COVID-a się nie odbyło. Tak? Dużo wydarzeń się nie odbyło. Na tym też są, powiedzmy, pewne oszczędności, ale to są oszczędności, które będą nam, że tak powiem, pokrywały straty w innych miejscach. Miejmy nadzieję, że dochody będą regularnie spływały, dlatego zachęcałem Wrocławian, aby płacili podatki we Wrocławiu w tym roku, w każdym kolejnym, ponieważ no, tylko i wyłącznie takie współpłacenie i tym samym poczuwanie się do bycia takim prawdziwym obywatelem tego miasta, bo ja uważam, że jednym z głównych jednak wskaźników czy cech takiej prawdziwej obywatelskości jest to, że się płaci tutaj podatki. Jeżeli będziemy o te rzeczy dbali, to mam nadzieję, że sobie poradzimy, nie będziemy musieli dokonywać żadnych cięć, ale na te też zawsze musimy być przygotowani. Panie prezydencie, za oknem żar leje się z nieba. Susza. Wszyscy straszą suszą. O takie dwa elementy chciałam zapytać. O koszenie trawników, bo ciągle jest o tym dyskusja. Czy kosić w mieście, czy nie kosić? Jeśli kosić, to w jaki sposób? Czy zostawiać te łąki? Czym one nam grożą, jeśli zostaną skoszone albo nie skoszone? Czy Wrocław kosi, czy nie kosi? Znaczy, chcę powiedzieć, że po pierwsze to jest taki ogólnoeuropejski, bo nawet powiedziałbym światowy trend. Pani mówi o dyskusji, że jedni chcą, drudzy nie chcą. Oczywiście, że będziemy świadkami tej dyskusji jeszcze długo. Myślę, że w przyszłym roku, myślę, że jeszcze w kolejnych latach, ponieważ no, w tym wymiarze zmiana, w takim wymiarze też świadomościowym dokonuje się na przestrzeni dłuższego raczej niż krótszego czasu. Dzisiaj kiedyś musimy... było nie do pomyślenia, żeby kiedyś nie skosić. Wie pani, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby nie skosić. Kiedyś były tabliczki na trawnikach, nie deptać trawników. Tak, dzisiaj na trawnikach leżymy. Chcę przez to powiedzieć, że wszystko się zmienia. I oczywiście ta wyższa trawa, te łąki kwietne, które już powstały w wielu miejscach, one dbają o tą taką jakby podstawową i drobną retencję. Tak? Szczególnie dzisiaj, kiedy rzeczywiście godzi nam susza, no akurat szczęśliwie. Zatrzymują wodę w glebie. Szczęśliwie troszeczkę tego deszczu ostatnio było i one tą wodę zatrzymują. Ja zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że jeszcze w niektórych miejscach to nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No ale chcę też zwrócić uwagę, że właśnie to jest pewien proces. To jest pewien proces. To jest tak jak z ogródkiem. Tak? Ten ogródek też się nagle nie robi, że tak powiem, piękny, zielony, z wysokimi drzewami i pięknymi kwiatami z roku na rok, z sezonu na sezon. To wszystko trzeba przepracować. I my to dzisiaj przepracowujemy, przesuwamy rzeczywiście te terminy koszenia z tych powodów retencyjnych, ale w wielu miejscach już takie fajne łąki kwietne się wykształciły. Oczywiście dbamy o to, aby tam, gdzie mamy pas ruchu drogowego, a gdzie są skrzyżowania, no, to powiedzmy te skrajnie zawsze kosimy. No tak, trudno jest wyjechać. Trudno wyjechać, trzeba zajrzeć mocno, żeby... No właśnie, chodzi o to, żeby ta trawa nie była zbyt wysoka. Natomiast, no... Trochę rozmawiamy też o kwestiach estetyki, a skoro rozmawiamy o kwestiach estetyki, to się z całą pewnością wszyscy nie dogadamy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, bo jednemu się będzie podobała skoszona trawa, inny będzie miał inną estetykę i będzie mu się właśnie podobała taka łąka kwietna. Ja mam nadzieję tylko, że ci, którzy... Tym, którym to się nie podoba, uznają przynajmniej właśnie te walory związane z tą drobną retencją. To jest wyzwanie, które stoi przed naszym miastem, ale przed wieloma innymi i zapewniam Państwa, że jakby w tym zakresie jakby Wrocław no, nie odbiega właściwie myśli i działa dokładnie tak samo jak inne miasta. Ale też zachęcają Państwo do tego, żeby złapać deszcz. Miasto daje dofinansowanie na takie akcje. Tak jest, a wrocławianie bardzo chętnie z tego korzystają, za co bardzo im serdecznie dziękuję, bo po pierwszej akcji, gdzie chyba przyjęliśmy ponad 150 wniosków, zdecydowałem dołożyć kolejne
200 tysięcy, znowu ponad 100 wniosków spłynęło. Można dostać na takie właśnie drobne instalacje, że tak powiem, które pozwalają retencjonować wodę nawet do 5 tysięcy złotych. Można złapać deszczówkę. Można tak? Po prostu łapać deszcz. Ostatnio było, że tak powiem, co łapać i były nawet takie noce, gdzie rzeczywiście te beczki, to są bardzo często beczki na wodę, one się wypełniały w chwilę, także, a później można z tej wody korzystać do podlewania ogródka albo jakichś tam innych czynności. Także, ale muszę Państwu powiedzieć, mogę o jednym takim osobistym przykładzie. Rozmawiałem ostatnio z moją babcią, 95-letnią, która doszła już do takiej wprawy, ponieważ też zauważa te wszystkie zmiany klimatyczne, to z radością odnotowałem, że babcia mówi, nawet jak się myje, tak, to tą wodę zbiera do wiaderka. Mówi, że w ciągu dnia jest w stanie uzbierać całe wiaderko wody, która później służy jej do podlewania ogródka. Także jak widać, zmiana nawet u osób jakby starszych, przyzwyczajonych do nieco innego korzystania z wody jest coraz większa. Myślę, że wszyscy właśnie w ten sposób dzisiaj powinniśmy myśleć, bo ekologia nam wszystkim powinna być po prostu. Oszczędzamy wodę, oszczędzamy też plastik, bo ciągle Pan zachęca do tego, żeby pić kranówkę. Cały czas, tak jak tutaj, pijemy tak, jak tutaj pijemy kranówkę, co ważne, pijemy ją z butelki szklanej, czyli wielorazowego użytku. Dokładnie tak samo jest w urzędzie, tam już nie trafimy plastiku. I to przy czym znowu, no, musimy być, znaczy to jest pewien proces, tak? To znowu, te rzeczy się nie zadzieją z dnia na dzień. Ja myślę, że tak jak i większość wrocławian, jestem taki spokojny i umiarkowany w myśleniu i w działaniu. To znaczy wiem, że na pewne rzeczy po prostu potrzeba czasu, tak? Choć niektórzy próbują challenge'ować i mówią, a czemu jeszcze, nie wiem, gdzieś tam zobaczą kogoś, mnie być może nawet z jakąś plastikową butelką i od razu rozpisują się. No to chcę powiedzieć, że to jest jakby zły sposób myślenia, tak? Ponieważ pewne rzeczy dzieją się, czy wydarzają w procesach. Czyli małymi krokami. Małymi krokami, ale w zdecydowanym i zdefiniowanym kierunku, tak bym powiedział. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Moim Państwa gościem był prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.